Kurwo, uważaj na siebie, dziwko. Jeszcze coś? Pytam. Wystarczy patrzeć ku sobie, choć ci szybne, co ci zrobię, co bym zrobił się w tej nocy. Co? Co tam czytać? A ty dzwoniłeś przed chwilą. A dlaczego nie spałaś, Słoneczko? No, słyszę, że normalnie potrafisz ze mną rozmawiać, nie wiem. Już nawet chciałam do ciebie napisać, bo już... No, a dlaczego ty zaczynasz napisać do mnie, panie? Nie, no nie wierzę, jak ty do mnie mówisz w ogóle. A bądźmy, bądźmy normalni chwilę, nie? Bo już teraz nie wiem, czy mam zaraz mnie... No bo najpierw dziwka, kurwa, teraz znowu tak. No ja nie wiem, czy chciałaś, kurwa, dziwka, co ty? No jak, nie, no przecież ostatnio mnie wyzywałeś, nie? Już... Ale dlaczego ty dopisałaś do tych dzieciaków? Opisałaś? Jeszcze raz powiedz. Dlaczego ty opisałaś tych dzieciaków? Nie no, konkretnie musiałam iść na jakąś imprezę i musiałam dosyć. Nie pobijaj, nie? No jak, no dzwoniłeś do mnie, wie, że mnie bolało to, jak on mi powiedział. No i tylko dlatego, że powiedziałam, że się nie spotkamy następnego dnia, ale jak miałam coś... Wiem, że tego chcesz, mam tak samo dobrze, wiesz, hamulce we mnie brak. Come on, baby, let's go! To co wiesz, będziemy miał kłopot przez ciebie, chłopaki, wszyscy? Dobra, ale teraz mówiłeś o jakichś chłopakach, to teraz o kogo chodzi? Albo tak ogólnie powiedz, kto ma... Kto ma... Pytałaś. Ja nie chcę, żeby ktoś miał kłopot. No ale ile można... Chciałam z Krystianem iść na ryby. Powiedział, że nie chcę się spać i pójdę. Weszłam do domu, a Dawid mi coś powiedział, że nie ma iść. On później powiedział, że już jednak nie, jest zmęczony. I zaczęliśmy się przez to kłócić. Od tego się zaczęło, wiesz? A nie chodziło mi o niego, tylko... No nie chodziło mi o Krystiana. No wiesz, o kim mówię. Chciałam... Kto ma jakieś problemy, powiedz. Tak ogólnie. Baranek ma do mnie kłopot. Ale on to zawsze mówi, że ma. Wiesz, bo on mówi, że ma problemy, a później mówi, przyślij mi zdjęcie na bieliźnie, o jak to określa. To mi przejdzie. Bo jemu o to jakieś głupie zdjęcie chodzi. Już raz było i przeszło mu i nic nie zrobiłam. On i tak za tydzień mi mówi to samo. To jest taka stała gadka jego. No jaki może mieć problem, jak już rozprawa była? A teraz co? Czy ja coś zrobiłam? Przecież nie było nic, nie? Tylko... Zakład pogrzebowy, no to co, nie może rozmawiać przez telefon w czasie pracy? Czasami może chyba. No jak sobie powiedzieć, to nie może rozmawiać. No to... Pamiętaj tylko rano, mówię sam, wyszli, no bo zadzwonił do mnie po drugiej Patryk Krywal. No on do mnie zadzwonił i mnie pyta, czy mam spida, bo się źle czuję i potrzebuję, a ja byłam w Bydgoszczy. Coś jeszcze zostało, no zostało, bo ja mówię, przyjdź rano, nie? No mówię, co mi tam, przyjdź rano. A jak znasz, bo mówię, pewnie się znacie, no Janek będzie w hełmie, on tam, to tamto, w ogóle zero ostrożności. Mówię, ja już tyle przesiedziałam, że mam to gdzieś. Tak się stało teraz przez koronawirusa? No w ogóle, nie? Czy ty tak, ja nie ścigam nikogo, naprawdę, nie robię tego. Czy ty mówisz to teraz specjalnie? Nie, naprawdę ci mówię, nic nie ma, nie? Ale ja mam wrażenie, że Patryk to kłamał. Może on chciał do mnie przyjść, a nie wiedział, jak mnie podejść. Ja, że powiedział, że on przyjdzie, a przyszedłby Dawid. Do tak... Tych baratoni są w tempo, do niebo cenny czas ucieka. Też proszę na nie głównę, bo gra wstępna już za nami. Stękaj głośno, jeśli trzeba, przecież tu jest sami. No i to było dziwne, mówię, no kto ci by skoczył tak, żeby nie wygrać? No to jedynie Dawid mógł zrobić. I komu zależało na kartkach, jak tylko o niego chodziło, te kartki na murze. No więc pomyślałam, że pewnie sobie postawił bociana, wszedł na niego, żeby te kartki ściągnąć z góry. No tak. No a później postawił w innej kolejności, a ja się z mamy śmiałam, że już ma jakieś tam wyjaśniło. A teraz wiesz, bociany odleciały, chcę tego bociana schować i patrzy, a bocian jest pęknięty, nie? I kawał ze skrzydła odpadł. I teraz jeszcze trzeba było fragmentów szukać i kleiła to jakimś klejem specjalnym, a wkurzona była naprawdę. Bo wiesz, cała kolekcja ptaków jest i znowu przez Dawida, nie? No tak. Ale to jest śmieszna historia, no mnie to śmieszyło, ja już po prostu nie mogłam, nie? No tak. A elewacja jeszcze nie jest wyczyszczona, bo nikt nie miał myjki ciśnieniowej, dopiero za tydzień mają przyjść. I znalazłam tam jakąś ekipę. Już się zastanawiam, jak oni to będą robić. Już widzę, jak okna będą wyglądały, jak tak, wiesz, puszczą wodę pod ciśnieniem na dom. I jeszcze na moje konto poszło to, te napisy poszły na dworcu, jak już jest pewne, że to ten robił Dominik Lid, coś pod jednym z tych postów, jak mi napisał coś pod jednym z tych postów, no to już go poznałam, nie? I co jeszcze mi pisał? Wyzywał Dawida i Marka Neymara.
od Cweli jebany, czy jakiś tam. No to nie mógł tego prywatnie napisać albo do nich się zwrócić, tylko dlaczego u mnie, nie? Że, no, że ja mam się zająć Dawidem i nie mam się gdzieś, że Bączek do mnie dzwoni, no to wszyscy wiedzieli, takie rzeczy mówił. Ja w ogóle nie miałam z nim żadnych kłótni, nic. Ja nie wiem, co jemu nagle się stało. Od czego się zaczęło? Od tej Angeliki chyba. Nie wiem, czy ona jest siostrą jego koleżanki. Do dziś się nie dowiedziałam, o co chodzi, wiesz? I się tak wkurzyłam, bo telefon mi dzwonił prawie non-stop i... Halo? Wiesz co, cała dobra jest gorąca, wiesz? Nie wiem dlaczego. Słucham? Słucham? Halo? No cześć, słuchaj, mam sprawę do ciebie. Ponieważ 2 tygodnie temu pisałeś do mojego chłopaka Kuby, no i mam pytanko, czy ci się jakoś, jak on do ciebie pisał? Nie wiem, no i co, jakoś, jak on do ciebie pisał, do ciebie? Jaki Kuba? No i co, nie wiesz? Ale to jest śmieszne, bo ja już jestem podejrzewana, że podrywam 100 facetów. Kocham cię bardzo, Blanka. Jesteś moja kochana. Moje jedyne miłosia. Halo. No co chcesz? Dobry. Z Blanką rozmawiasz i wyłącz, chyba nie chcę ciebie znać. Słyszysz? Możesz, teraz już jesteś, masz przejmie. Nara. Nie, to jest krasty.